Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam sąd. Będziemy wszyscy sądzeni. Z czego będziemy sądzeni? Będziemy sądzeni z uczynków miłości. Względem kogo? Ta miłość? Miłość, jak mówi dzisiaj Jezus, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc miłość względem tych najbardziej potrzebujących. Miłość, skąd ta miłość? Dzisiaj Bogu dziękuję za sakrament spowiedzi świętej, bo nasze grzechy to ten brak miłości. To uczynki, które ranią miłość, ranią Jezusa, a On jednak tak bardzo nas kocha. Kocha i przebacza, aby te grzechy nam więcej nie przeszkadzały. Ale w zamian daje nam coś pięknego, coś nowego. Daje nam łaskę uświęcającą. Jak katechizm podaje, łaska uświęcająca to życie Boże w nas. To łaska. To Boże życie. Życie Boże, życie Bożej miłości. A więc Bóg dzieli się z nami swoją miłością i na nowo tą miłość składa w moim, Twoim sercu. Po to, byśmy mogli nią dzielić się z innymi. Byśmy mogli tych, którzy najbardziej potrzebują i każdego innego obdarzyć miłością, przyjąć z miłością. Będziemy sądzeni z miłości. Kiedy? Może, no właśnie, jak myślisz? Czy wieczorem, kiedy idziesz spać, czy też potrafisz zrobić sobie rachunek sumienia, jaki byłem? A Jezus mówi do nas każdego dnia wieczorem, bo byłem głodny, a daliście mi jeść? Byłem spragniony, a daliście mi pić? Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie? Byłem nagi, a przyodzialiście mnie? Byłem chory, a odwiedziliście mnie? Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie? Jaka jest moja odpowiedź na te Jezusowe pytania?